Mi to się tak wydaje, że Struzik to lubi sobie wstać o 3 nocy i, o 3 w nocy i pochęt na Guten, guten Morgen, czwarty dzień obozu, piękna pogoda, słońce dopisuje, myślę, że jest około 25 stopni. Jak tam panowie, dzień czwarty? Bardzo dobrze. Dobrze wszystko? Bardzo dobrze. Patryk, jak się czujesz? W porządku. Pierwszy twój obóz z Krakowią. Jakoś idzie? Idzie. Dzień po dniu, ale miło jest. Ciężkie treningi. Ale dobrze, niech to później zaowocuje. Trzeba się przygotować do nowego sezonu, musi być ciężko. Pewnie, że tak. To później owocuje. Ważne, żeby później siła była. A ty jak tam Struziu po przerwie na resowie? No fajnie wrócić do chłopaków. Dużo twarzy się nie zmieniło, większość chłopaków znam. Tak jak Adama z tyłu. No fajnie wrócić do tego, do grona. Znajomych muszę powiedzieć. Przyjaciół bardzo. To co, Kraków czy Rzeszów? Co lepsze? Oczywiście, że Kraków. Dobra odpowiedź. innej tak, nikt się nie spodziewa. Nie? Taki forum było krakowskie, kibice Krakowi pisali i tam było, coś tam pisali o meczu, jak on ci... Mi to się tak wydaje, że Struzik to lubi sobie wstać o 3 nocy, o 3 w nocy i pochęt na tak było. Trening treningiem, a po treningu czas wolny i chociażby tenis. Witam. Szybka rozgrzewka? Szybka rozgrzewka, szczęśliwe skarpetki urodzinowe są, będzie dobrze. Mówię, popykaj matyli, prawa, lewa, prawa, lewa. Jak ci idzie, Filip? Idzie dobrze, to jest dopiero rozgrzewka, ale idzie bardzo dobrze. Ale zobaczymy w meczu, na razie nie ma co. Ważne pytanie, Przemo, do ciebie. Czy się nauczyłeś jakichś trików od Turcji nowych? Nie sprawdzić.